Z moich doświadczeń wynika, że nadal mamy modę na fast fashion, jednakże jestem na rynku od 9 lat już prawie i widzę, że to się zmienia i rzeczywiście coraz więcej osób decyduje się na świadome kupowanie od marek slow. Być odpowiedzialnym konsumentem modowym oznacza po prostu świadomość tego, co się kupuje i gdzie kieruje się swoją energię. I świadomość ta polega na tym, jak to zostało zrobione, przez kogo to zostało zrobione, w jakich warunkach, z jakiego materiału. Polacy coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzą do zakupów, do swoich nawyków konsumenckich. Coraz częściej wybieramy rzeczy z drugiej ręki, jesteśmy bardziej świadomi. Także moim zdaniem sytuacja się poprawia, aczkolwiek według raportu Accenture wciąż tej wiedzy na temat mody zrównoważonej nam brakuje. Sam klient ma bardzo wielki wpływ na to, jak wygląda sytuacja na rynku mody. Przede wszystkim, co możemy zrobić. Jest tego bardzo dużo, ale może rozpocznę od tego, co ja zrobiłam, żeby być jeszcze bardziej odpowiedzialną konsumentką i klientką. Przede wszystkim rozpoznałam moją garderobę, moje problemy związane z tym mój styl. Od tego zaczęło się wszystko, z tego względu, że nie ulegałam już potem trendom, jakimś modowym smaczkom, ale byłam wierna temu, w czym dobrze wyglądam i co po prostu lubię. Każdy ma wpływ na to, jak się rozwinie rynek. To znaczy, jeśli będziemy kupować od małych polskich producentów, którzy tworzą rzemiosło, rękodzieło, to będzie coraz więcej takich osób, które będą decydować się na tą karierę, więc coraz mniej udziału w rynku będą miały duże marki.